Z pewnością dzień 17 lipca zostanie zapamiętany przez wolontariuszy jako dzień wyjątkowej radości. To właśnie dzisiaj w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego ma miejsce bardzo ważne wydarzenie. To właśnie posłanie wolontariuszy na dni w diecezjach. Zaraz po rozdaniu pakietu wspólnie udamy się, by przeżywać mszę świętą w katedrze wrocławskiej. Udało nam się poprosić Martę o krótką rozmowę, która właśnie przed chwilą odebrała pakiet wolontariusza. Jak przygotowywałaś się do Światowych Dni Młodzieży? Generalnie był to w miarę nawet dosyć długi proces, ponieważ wymienialiśmy się mailami z organizatorami, a że biorę udział w sekcji tłumaczeń i medialnej, to miałam dosyć dużo pracy jakby przed samym wydarzeniem, czyli było dużo tekstów do tłumaczenia, było dużo przygotowywania modlitewników, informatorów, także ta praca trwała już jakiś czas. Już nie mogę się doczekać, jak Światowe Dni Młodzieży we Wrocławiu się zaczną. Czy czujesz już atmosferę zbliżających się Dni Młodzieży? Zdecydowanie. Jest taka atmosfera radosnego, takiego pośpiechu, dużo ludzi. Wszyscy są bardzo weseli i otwarci i chętni na pomoc. Dzisiaj nawet nie wiedziałam dokładnie, gdzie mam się udać, więc stojąc pod katedralną, cztery słupka, już kolejne osoby, które tak samo wystarczyło, że spojrzeliśmy na siebie i już wiedziały, że po prostu wszyscy jesteśmy w tym samym celu tutaj i razem udaliśmy się do tej auli. Jakie są Twoje oczekiwania względem Światowych Dni Młodzieży? Czy nastawiasz się na coś konkretnie, czy jesteś otwarta na Boży plan? W związku z tym, że jestem w tej sekcji tłumaczeń, mnie po prostu za każdym razem ekscytuje kontakt z ludźmi spoza granic naszego kraju. Więc jakakolwiek możliwość korzystania z języka angielskiego, bądź jakiegoś łamanego włoskiego albo hiszpańskiego jest dla mnie ekscytująca. Więc chyba najbardziej po prostu czekam na tych pielgrzymów. Chciałabym, żeby po prostu tak jak ja zakochali się w tym mieście i poczuli tutaj taką socjalną Bożą łaskę. Czy jest jakiś konkretny punkt programu, na który czekasz? No nie będę udawać, że siostra Krystyna robi furorę, szczególnie, że wielokrotnie będę zadawać później to pytanie pielgrzymom, czy wiedzą, kto będzie główną gwiazdą Singing Europe. Także z chęcią posłucham, co może nam siostra Krystyna zaśpiewać. Za chwilę msza w archikatedrze. Czy to jest ważny moment dla wolontariuszy? Jesteśmy w tej chwili na posłaniu wolontariuszy, którzy w archidiecezji wrocławskiej będą posługiwać w czasie dni w diecezjach. I to, co chcemy przekazać młodym i starszym trochę wolontariuszom, to tu nie chodzi tylko o pracę, ale chodzi też o łączenie pracy z modlitwą. W dziełach Bożych tak jest, że mamy łączyć pracę z modlitwą. Wobec tego posłanie wolontariuszy, msza święta, którą dzisiaj, tą niedzielę będziemy przeżywać za chwilę, jest bardzo ważnym elementem, bo my musimy wewnętrznie być posłani, a nie tylko zewnętrznie gotowi, więc chcemy, żeby Chrystus odnowił w nas taką łaskę i gotowość do służby. Czy ocenia ksiądz, że Wrocław już jest gotowy na przyjęcie wszystkich pielgrzymów? Myślę, że jesteśmy gotowi w 99%. Wiadomo, że najpierw się jest gotowym w dużych rzeczach. W tych dużych rzeczach wszystko jest gotowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie drobiazgi, szczególiki, pewnie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy gotowi 25, jak nastąpi kolejne posłanie, czyli do Krakowa. Jakie powinny być owoce Światowych Dni Młodzieży? Bardzo dosadnie to określił papież Franciszek,
że chodzi o to, żebyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Światowe Dni Młodzieży to stawanie przy krzyżu Jezusa Chrystusa od samego początku, gdy ten krzyż został młodym świata przekazanym przez świętego Jana Pawła II 32 lata temu. Młodzi stają pod krzyżem, żeby odnowić swoją wiarę. Odnowić wiarę to znaczy wzrastać w wierze, nadziei i miłości. I aspekt szczególny tego wzrastania to jest wzrastanie w takim owocu miłosierdzia. Miłosierdzie chrześcijanina wobec świata polega na inicjowaniu, na byciu solą, na byciu światłem. To święty Jan Paweł II też mówił na jednym ze Światowych Dni Młodzieży. Chodzi o to, żebyśmy my wyszli z tego naszego wewnętrznego obszaru Kościoła do świata i podejmowali te dzieła, które są dziełami Bożymi, czyli żebyśmy wchodzili w wymiar społeczny, wymiar życia społeczeństwa. I to ma być owoc Światowych Dni Młodzieży. Może jeszcze jedno pytanie. Czy taka forma ewangelizacji jest potrzebna współczesnemu światu? Współczesny świat potrzebuje Chrystusa, dlatego że Jezus jest jedynym Zbawicielem. I wszędzie tam, gdzie jest ciemność, a ciemność jest brakiem sensu, brakiem nadziei, cierpieniem, jest brakiem pokoju, to znaczy wojną, terroryzmem, tam potrzeba Chrystusa. I trzeba na nowo pokazać, że prawdziwa wartość, czyli to, co jest, co nie jest pustką, jest w Bogu, jest w Jezusie. My mamy to światu pokazać sami, tego doświadczając. Czy wolontariusze znajdą trochę czasu, aby pogłębić swoją wiarę i odnowić relacje z Bogiem w czasie tylu przygotowań? Trzeba zapytać wolontariuszy, ale my stwarzamy okazję. Zapraszamy wszystkich wolontariuszy już w najbliższych dniach, jeszcze zanim w diecezjach się zaczną, na mszę świętą do Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na godzinę 18, poniedziałek i wtorek, a następnie na takie triduum, to jest charakterystyczne dla Światowych Dni Młodzieży, w środę, czwartek i piątek na godzinę 10. Będziemy się modlić, będziemy pogłębiać tematy związane z dniami w diecezjach, po to, żeby tutaj we Wrocławiu, w Galilei, udać się w drogę, udać się w pielgrzymkę i być gotowym, żeby tam w Krakowie przeżyć pełnię spotkania i pełnię takiej obecności Chrystusa w ludziach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wrocławscy wolontariusze postawieni są już w stan najwyższej gotowości. Pewnie każdy z nich zadaje sobie pytanie, czy podołają postawionym przed nimi zadaniom. Jestem przekonana, że umocnieni łaską Bożą sprostają wszelkim zadaniom, które są jeszcze przed nimi. Zapraszamy Was do wspólnego z nami przeżywania tego czasu Światowych Dni Młodzieży, a także wrocławskich dni w diecezjach. Wszelkie informacje możecie znaleźć na naszych portalach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy.